Dzisiaj gościem w Kompari 24 TV jest seryjny przedsiębiorca, artysta z Krakowa, Rahim Black. Cześć Rahim, bardzo mi miło. Cześć Rahim. No słuchaj, jak śledziłeś wcześniejsze rozmowy, czy z Tomkiem Rozmusem na temat kryptowaluty, sensu tokenizacji, czy rynek blockchaina jest przewartościowany, czy nie, czy on jest pełny. I myśmy dzisiaj chcieli porozmawiać na temat ICO. Jaki to ma sens? Ale przede wszystkim pierwszą kwestią, o którą ci chciałem zapytać, tworzysz własnego blockchaina. Nie korzystasz z Ethereum, tylko tworzysz własny. I powiedz mi, jaki to ma sens? Nie zawsze to ma sens. W moim przypadku to jest wręcz konieczność. Dlatego, że ja uważam, że na blockchainie jest tylko jedna kryptowaluta, która jest kryptowalutą, która ściąga prowizję ze wszystkich innych aktywów, które są tak naprawdę tokenami. Więc to wszystko, co powstaje na istniejącym blockchainie, to są tokeny. Jeżeli wyemitujesz token, na przykład udziałowy, to tokeny udziałowe nie mają na tyle dużej płynności, żeby prowizje, które odprowadzamy do blockchaina, były dla nas jakimś kosztem. Dlatego, że udziały, na przykład Rahim Coin, który jest na Wave, no to ktoś kupuje, powiedzmy, sporadycznie. Natomiast jeżeli chcesz stworzyć własną kryptowalutę, a Sapiens jest kryptowalutą, no to ona ma mieć taką płynność jak Ether. Więc jeżeli ja będę płacił prowizję, no to nigdy nie stworzę nic bardziej konkurencyjnego, prawda? Więc jeden blockchain równa się jedna kryptowaluta. Czasami niektóre tak zwane tokeny płatnicze osiągają wysoką płynność, no i wtedy robią forka i się też usamodzielniają. Myślę, że jesteśmy teraz na takim etapie początków internetu, gdzie internet też na początku składał się z kilku intranetów i ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby je wszystkie połączyć. Kiedyś w przyszłości powstanie internet of blockchain, natomiast póki co jest miejsce jeszcze na to, żeby tworzyć te blockchainy, które kiedyś stworzą jedną wielką całość. Ciekawe w blockchainie jest to, że ja z jednej strony tworzę własny blockchain, a z drugiej strony ten blockchain przecież nie będzie mój, bo blockchain nie ma właściciela. No właśnie, no bo sam blockchain to jest po prostu taka zdecentralizowana baza danych. I niezrozumiała jest trochę rewolucja na ten temat, a jednak powstają przedsiębiorstwa, potężne nowe firmy i powstają tokeny personalne. I mamy na przykład, tak jak przykład mojego ostatniego gościa, Tomka Rozmusa, szefa giełdy Tokeneo, gdzie ma salet coina, ale tak naprawdę za salet coina to mogę kupić tylko trening u salety. Dlatego salet coin moim zdaniem nie tyle jest tokenem personalnym, ile jest własną kryptowalutą, czyli jest tokenem płatniczym, który oznacza to, że możesz nim kupić usługi od salety. Tak. Tylko i wyłącznie, bo tym tokenem nie zapłacę w taksówce. No nie, dlatego że to nie jest uniwersalny środek pieniężny, tylko to jest własna kryptowaluta. I można by powiedzieć, że świat będzie szedł w tą stronę, że nie będzie uniwersalnych środków pieniężnych, tylko wszystko będzie miało własną kryptowalutę. Człowiek będzie miał własną kryptowalutę, Facebook teraz będzie miał własną kryptowalutę, Bitcoin, który jest na własnym blockchainie, jest własną kryptowalutą, jego kapitalizacja, ale ona akurat jest duża. Mój blockchain, który ma Sapiens, za którą będą szły równe wartości, ma własną kryptowalutę. Ta kryptowaluta ma taką płynność, jaką ma kapitalizację i ile się za nią kryje. Akurat Saleta Coin nigdy nie będzie takim tokenem płatniczym. Żaden personalny token nie będzie na tyle tokenem płatniczym, żeby miał na tyle dużą płynność, ponieważ tylko jeden człowiek dostarcza te usługi. Dlatego no tak. Uważam, że token płatniczy u osób nie jest jakąś tutaj potrzebną rzeczą teraz, dlatego ja wyemitowałem nie token płatniczy, tylko token udziałowy. No właśnie, który jest zupełnie czymś innym. Tak? Ja bym chciał zacząć od ciebie. Był pierwszy na rynku, pojawił się Benton Coin. Tyle razy już pada jego przykład, że na pewno odbija mu się już to czkawką. Jest Benton Coin, mamy jego platformę Waves, tak? Nie, on jest akurat na Ethereum. Okej. Okay. I przychodzi. Benton jest na Ethereum, ja jestem na Wavesie, a obok jeszcze stawiam nowy blockchain, tak? No i dobrze. Jak to ostatnio Tomek Rozmus określił, tam na platformie jest cmentarzysko personalnych tokenów. W tamtym roku pojawia się Rahim Black, który dowodzi temat, jak to określają, i wypłacasz dywidendę ze swoich zysków. Od wszystkich, którzy wtedy kupili twojego Rahim Coina. Co się zmieniło przede wszystkim? Chciałbym, żebyś przedstawił, wiesz,
tak pokrótce, proces ewolucji od pierwszego pomysłu Rahim Coina do momentu wypłacenia dywidendy? Mhm. Bo mówisz, że Salet Coin no to nie jest tokenem płatniczym. W ogóle cała wizja, która stoi za Rahim Coinem. Mhm. Ty rozliczasz się ze swoich zysków. Tak, który dywidenda. Generuję. Mhm. A źródłem moich zysków jest twoja... moje wynagrodzenie jako pracownik w firmach, których się samo zatrudniam. Oraz ewentualnie dywidendy, które te firmy wygenerują. Czyli z jednej strony to mogą być duże zyski, bo firmy mogą zarobić dużo, natomiast te moje podstawowe zyski, które muszę mieć i każdy z nas musi mieć, żeby przeżyć, ty masz, ja mam, no to powiedzmy, że one mogą gwarantować podstawową, przynajmniej inflacyjną stopę zwrotu. Więc mamy wtedy do czynienia z czymś, co musi zarabiać, żeby przeżyć, czyli człowiekiem, oraz potencjałem tego człowieka na to, że on wystrzeli w kosmos i wtedy te zyski mogą być duże, czyli połączenie takiego bezpiecznego z ryzykownym. No właśnie, do tego chciałbym dojść, bo jest Rahim Coin, ale też ty stoisz za Sapiensy. Tak. Jaka jest różnica między Rahim Coinem a Sapiensy? Rahim Coin jest tokenem udziałowym, natomiast Sapiensy jest kryptowalutą, jest tokenem płatniczym. I teraz różnica jest taka, jak nie wiem, na giełdzie byś miał akcję firmy, to jest powiedzmy Rahim Coin, no ale ta akcja możesz kupić za dolary, no to jest kryptowaluta. Więc to są dwa różne środki. Pomysł zarówno na Rahim Coin, jak i ICO Sapiensy wziął się z frustracji. Ja dotąd wszystkie moje biznesy budowałem bez żadnych inwestorów. No właśnie, 8 biznesów wybudowanych na klientach. Tak. Bo to są twoje słowa. Pieniądze leżą na rynku. Po prostu klienci mają więcej pieniędzy niż inwestorzy. W Polsce przynajmniej. Tak. Tylko, że u nas ICO jest tematem raczkującym. Mhm. No tak, ale to, co się wydarzyło już w ICO, to przebija setkrotnie to, co mamy w najdorzalszych rynkach dzisiaj. Bo dzisiaj mamy venture capital, które rozdysponowało w 2018 50 milionów złotych spośród 200 milionów złotych. Czyli gdybym chciał inwestora do Edrona, no to musiałbym zgarnąć 100% tego, czym dysponują wszystkie venture capital w Polsce, więc tego tak jakby w ogóle nie ma w mojej ocenie. Venture capital to są po prostu seedowe projekty po 200-300 tysięcy. 300 tysięcy to w tym momencie, w drugim miesiącu robimy na ICO Sapiensy. Bo to nie chodzi o to, że demonizujesz inwestycje venture capital, tylko to jest to, jak określałeś, że oni uruchamiają, inwestują swoje środki w 50 spółek i to jest istna ruletka. Inwestują w 50, a nawet w 500, jest taki venture capital, się nazywa 500 startups. Tylko, że to nie w Polsce. Po prostu w Polsce jest bieda z nędzą, jeżeli chodzi o środki od venture capitalistów. Po prostu one są bardzo, bardzo małe. Tak? One są tak małe, że jeżeli ja mam wybór między inwestorem a klientem, to ja z klientem porozmawiam 2-3 dni i będę miał pieniądze i to jeszcze sprzedając swoją usługę, dostarczając wartość i budując wartość swojej firmy. A jeżeli mam rozmawiać z inwestorem, to często są to procesy długie. Nie zawsze stawką są duże pieniądze. Innym środkiem są innym źródłem tych pieniędzy są na przykład dotacje unijne, które są o tyle koszmarne, że często zapominamy, co tak naprawdę chcieliśmy zrobić i zaczynamy pisać projekt pod wniosek. I często zaczynamy realizować pomysły urzędników, a nie nasze. Więc tutaj poziom biurokracji może trochę zabić tę zwinność projektu, prawda, tworzoną metodą zwinną, metodą agile, a tam mamy wszystko we wniosku napisane, co ma być. Więc wnioski, dotacje unijne zostawmy na drogi, ale nie finansujmy innowacyjnych startupów nimi. No i co mamy jeszcze? Mamy jeszcze... kredyty. Kredyty. O, kredyty są jeszcze chyba najsensowniejsze w tym wszystkim, bo mogą to być większe pieniądze, a jak się uda, to najmniej trzeba oddać. No jest jeszcze crowdfunding. Tak, jest jeszcze właśnie crowdfunding, bardzo ciekawa opcja. Tylko że crowdfunding, moim zdaniem, ten crowdfunding udziałowy, na którym ostatnio KNF położył albo zamierza położyć mocno rękę, nie na crowdfundingu, tylko podkreślmy, na crowdfundingu udziałowym, czyli tym, który ma znamiona emisji publicznych, akcji firm, to jest tam jeden problem. Ja uważam, że crowdfunding udziałowy jest takim przedsmakiem do blockchaina, STO.
Dlatego, że co z tego, że my dzisiaj w crowdfundingu udziałowym kupimy jakieś akcje, skoro tak naprawdę nie mamy ich w jakimś rejestrze. Ten rejestr nie jest połączony z jakąś giełdą i nie możemy ich wymienić. Tylko czekamy, aż ewentualnie ta firma wejdzie na giełdę i wtedy będziemy mogli upłynąć te akcje. Więc jest to dosyć takie umowne, dlatego często crowdfunding oznacza nic innego jak po prostu wspieranie. Tak? Nawet jak ostatnio mieliśmy crowdfunding Wisły, no to też ci kibice bardziej okazali swoją lojalność niż byli jakimiś inwestorami. I to jest świetne. Natomiast najlepszym rozwiązaniem ze wszystkiego wydaje mi się ICO na blockchainie. Ma tylko jedną wadę. Ze względu na różne bariery technologiczne jest jeszcze on stosunkowo trudny i drogi i to za pomocą różnych produktów, projektów, które tworzę, chciałbym ułatwić. Więc odpowiadając teraz na twoje pytanie, skąd się wziął pomysł i dlaczego to zrobiłem? Wszystkie wcześniej biznesy tworzyłem bez inwestorów, natomiast w momencie, kiedy wymyśliłem Rahim Coin, no to był to sposób pozyskiwania kapitału, najciekawsze ze wszystkich, no i kiedy imitujesz kryptowalutę, taką jak Sapiensy, no to nie możesz już być, mieć 50% udziałów, tak jak ja mam we wszystkich biznesach teraz. W DNA jakby kryptowaluty leży nie tyle pozyskanie środków poprzez ICO, ile demokratyzacja tej kryptowaluty poprzez ICO, rozumiesz? No dobra. Czyli jeżeli tylko... teraz ja mam kryptowalutę Sapiensy, 100 milionów sztuk, no to ja ją demokratyzuję, czyli chcę, żeby ona trafiła w ręce jak największej liczby ludzi, którzy potem będą mogli ją hodlować lub wymieniać na giełdzie. Czyli ICO to jest równolegle pozyskanie środków na realizację projektów od razu na etapie początkowym. Zaraz powiem, dlaczego można pozyskiwać środki, zanim w ogóle wypuści się nawet produkt, tak? Oraz demokratyzacja tej kryptowaluty. Czyli to, co tłumaczysz, to jest nic innego jak po prostu taki crowdfunding, ale na technologii blockchain. Tylko, że na technologii blockchain uzyskujemy konkretne tokeny, które tak, są wymienialne. Które potem możemy mieć, trzymać, wymieniać na giełdzie. No i teraz najpierw powstał Rahim Coin na Wavesie. Teraz kupując mój token personalny, posiadasz to, co ja zapisałem w white paperze, tak? Na stronie www.rahimblack.com jest napisane, jaką ja obietnicę składam w tym tokenie personalnym. Jest to token po bandzie zrobiony, dlatego że on jest śmiertelnie poważny. To jest lokata kapitału plus dywidenda plus możliwość wymiany go na akcję. Więc kupując mój Rahim Coin na mojej stronie chociażby, jest to proste jak kupienie, nie wiem, butów w sklepie internetowym, po prostu klikacie ile chcecie, kupujecie, przelewacie pieniądze przez polskie systemy płatności. Moją obietnicą jest to, że ja co roku będę wypłacał dywidendy, co miało miejsce ostatnio 16 maja. Niemniej jednak za tym tokenem personalnym jest blockchain, strona internetowa, white paper, regulaminy i w mojej ocenie przygotowanie tego wszystkiego było czasochłonne i drogie. Pojawił się więc pomysł stworzenia prostej aplikacji, której wypuszczenie swoich osobistych udziałów bądź osobistego tokena będzie tak proste jak założenie profilu na Instagramie i teraz pracujemy nad właśnie taką aplikacją do tokenizacji ludzi, nazywa się ona Yoni i ta aplikacja powstanie na naszym blockchainie, dlatego że aby kupić te udziały w tych ludziach, musisz kupić nie, tak jak w moim przypadku Wavesa i kupujesz moje udziały, tylko musisz nabyć kryptowalutę Sapiensy, którą właśnie teraz robimy ICO, tak? Czyli jutro jak będziesz chciał kupić jakąś gwiazdę, celebrytę, idola, muzyka i jego udziały, to po drodze będziesz musiał kupić też kryptowalutę, która obowiązuje w tym ekosystemie, tak? No dobrze, a co z bezpieczeństwem kryptowaluty Sapiensy? Jakieś ataki hakerskie, które są bardzo słynne, czy możliwość jakichś forków na Sapiensy. Bo Sapiensy tworzysz w takiej idei, że ta Sapiensy zawsze będzie miała tą samą stałą wartość? Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie.
Teraz budujemy infrastrukturę blockchain. Ta nasza infrastruktura od istniejących infrastruktur blockchain różni się po pierwsze skalą, czyli w momencie, kiedy coś dopiero się zaczyna, to nie musi mieć takiej skali jak istniejące blockchainy, które mają znacznie większą kapitalizację. A po drugie też każdy blockchain ma jakąś swoją filozofię, tak? Czyli inny jest blockchain, gdzie stoi Bitcoin, inny jest blockchain Ethereum, gdzie głównie wyrósł na tym, że zrobiono bardzo dużo ICO i żeby zainwestować w projekty trzeba było nabyć Ether. No i na przykład mamy... Inny jest nasz blockchain, gdzie autorytetem, który zatwierdza transakcje, będą głównie ludzie o jak najwyższym scoringu zaufania, który zbudowali poprzez swoje personalne tokeny, ponieważ personalny token jest walutą zaufania do człowieka, tak? No dobrze. Więc mamy pewną filozofię na blockchain, który jest związany z tym, że to jest blockchain, gdzie możesz kupić ludzi, który jest autoryzowany przez ludzi. I budujemy własny blockchain, na którym stawiamy własną kryptowalutę i za tą kryptowalutę będzie można kupować udziały w ludziach, ale nie tylko, bo tych projektów będzie więcej. W historii polskiego blockchaina już mieliśmy taki przypadek jak Dascoin, który też miał być rewolucyjną kryptowalutą. Tylko nie, poprawię cię. Dascoin nie miał być rewolucyjną kryptowalutą, tylko Dascoin z samego początku było oszustwem. To znaczy Dascoin nawet nie zrobił nawet tyle, że nie zrobił nawet kryptowaluty, tak? No nie, no to był typowa piramida finansowa oparta na MLM. Tam jakby wszystkie pieniądze poszły na konferencje, na speakerów i na drogie chyba alkohole. I wiadomo, że jak robisz ICO i organizujesz to wszystko, to ten koszt pieniądza jest taki, że już nie starcza go na stworzenie tej technologii, więc mamy przykład Dascoina i mamy też przykłady innych kryptowalut, za którymi stoi duża wartość. Niektóre odzwierciedlają dużą wartość i mają dużą wartość, niektóre kryptowaluty jak Ripple czy Bitcoin nie odzwierciedlają żadnej wartości, ale i tak mają wartość, ponieważ uważam, że kryptowaluty mogą reprezentować wartość, ale nie muszą. Jesteś inwestorem seryjny, przedsiębiorca, inwestor wartości, bo twoją ideą jest tworzenie wartości. Tak. Tematy spekulacyjne są ci kompletnie obce. Nie leżą jakoś w ogóle w moich zainteresowaniach. Są dla mnie wręcz zjawiskiem przerażającym, który oczywiście szanuję, bo mamy wolność gospodarczą i każdy może robić, co mu się podoba. Mamy takiego pisarza w Polsce, filozofa Karoń, który nazywa spekulantów, że to są złodzieje tylko i nie przynoszą żadnej absolutnie, wartości. Tak? Ja absolutnie nie chcę ich tak nazywać. Bo ze spekulantami nie masz dużo do czynienia na wypłacie dywidendy. Znam paru, na przykład ciebie, ale to nie jest, to nie czuję się kompetentny, żeby w tej materii się jakby wypowiadać. Ja lubię ciężką pracę i lubię dostarczać wartość na rynku i wy możecie tym spekulować. A czasami spekulacja mówi sprawdzam i wtedy nie zawsze cierpimy, ale dochodzimy często do prawdy. Wyższość ICO nad wszystkimi metodami kapitalizacji swojego interesu. Usunęliśmy venture capital, usunęliśmy inwestycje dofinansowanie z Unii Europejskiej, usunęliśmy kredyt, usunęliśmy crowdfunding udziałowy. Może nie tyle usunęliśmy, ile zrobiliśmy taką ewolucję crowdfundingu udziałowego i crowdfundingu i postawiliśmy pod nim blockchain i wyemitowaliśmy tokeny, które można już sobie w swoim portfelu trzymać. A co na to wszystko KNF? No są różne rodzaje tokenów. Jedne mają znamiona tokenów udziałowych, security, equity, one są regulowane, bo to nie jest, a drugie tokeny jak personalne, tokeny utility, tokeny płatnicze, chociażby kryptowaluty, to są nieregulowane i to jest bardzo fantastyczne, dlatego że po pierwsze ICO jest całkowicie legalne, kryptowaluty są legalne, to jest w ogóle fenomenalne, bo jak z tego świata realnego biznesu wchodziłem do tego świata właśnie blockchainowego, finansowego, to dla mnie niesamowite było to, że udział w firmie jest mocno regulowany, natomiast każdy może wyemitować pieniądz. I Satoshi to zrobił w 2009 i nikt nie miał z tym problemu.
Bo pewnie nikt nie wpadł na to, że ludzie będą chcieli emitować swoje pieniądze. No i teraz każda firma, JP Morgan, Facebook, emitują kryptowaluty i to jest rynek nieregulowany. To nieregulowany rynek to nie znaczy, że on jest niekontrolowany i nikt nie powiedział, co ma być, tylko po prostu nieregulowany, to znaczy nie jest poddany regulacji, czyli nie wymaga zgody KNF-u. Więc kryptowaluty może emitować każdy. Osobistą kryptowalutę, czyli ten osobisty token płatniczy, może emitować każdy. Problem tylko się pojawia, kryptowaluty są też nieowatowane, są też nieopodatkowane, chyba że wymienimy je na fiaty, więc naprawdę jest fajnie. Jest naprawdę dobrze robić ICO, gdzie robisz initial coin offering, czyli emitujesz swoją kryptowalutę. I taki właśnie initial coin offering robimy w Sapiensy, gdzie emitujemy kryptowalutę, za którą będziecie mogli kupować udziały w ludziach i innych projektach. Natomiast, jeżeli coś ma znamiona emisji publicznych, jakichś akcji, instrumentów finansowych i takim jest na przykład security token offering, no to w tym momencie takie akcje można robić na Malcie, w Estonii, można dostać licencję za nieduże pieniądze. Chyba w Berlinie też są fajne regulacje dotyczące tego typu działań. Więc mamy naprawdę dużo możliwości, tak? Tak, żeby nie powtórzyła się sytuacja w momencie, kiedy KNF kładzie rękę na Sapiensy, wpisuje was na czarną listę i wszystkim użytkownikom są wypowiadane umowy, nie potrafią odzyskać swoich środków, które zainwestowali. Myślę, że to jest KNF wpisuje jest tak się, tak KNF, było KNF wpisuje na listy, jak sprawdzicie, w jakim banku trzymacie pieniądze i sprawdzicie sobie listę ostrzeżeń publicznych, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wasz bank na tej liście jest, bo wystarczy bardzo niewiele, żeby KNF zastosował tak zwany dług pochronny, wpisał a nóż widelec na listę ostrzeżeń jakąś instytucję, często bardzo szanującą się, tak? Więc to nie jest żadne jakieś straszne coś, że takie coś się pojawi, natomiast też nie ma co się bać. Być może ja się nie boję, dlatego że nie mam po prostu nic na sumieniu i wszystko staram się robić w pełni legalnie. Czasami nawet jestem bardziej papieski od papieża, bo jak ja zaatakowałem KNF Rahim Coinem i trzema projektami, no to oni mają ze mną strasznie dużo pracy teraz. Nie ja z nimi, tylko oni ze mną. Chodziłeś do ZUS-u sprawdzać, tak? Chodziłem wszędzie. Chodzę wszędzie, tak. Ja mam trzech prawników na etacie i idę do nich, zanim oni przyjdą do mnie. Taką mam zasadę. Więc jak zgłosiłem Rahim Coina, to drugiego dnia poszedłem do KNF-u i w Agile'u ten projekt się zmienia, bo ewoluuje. Natomiast tempo odpowiadania KNF-u nie jest tak duże, jak projekt ewoluuje i się rozwija. Więc jest projekt za projektem, więc nie zawsze w ogóle, czasami jestem nadgorliwy, bo nie zawsze jest sens też. Ale wiesz co, jeszcze wracając do tematu Sapiensy. Czy ICO, to co promujecie, ten styl kapitalizacji spółek, wyprze crowdfunding? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że crowdfunding będzie ewoluował w stronę blockchaina, żeby jednak ci ludzie, którzy coś dają, coś w zamian mieli. Na przykład na naszym blockchainie Sapiensy, gdzie jest kryptowaluta Sapiensy i powstaje aplikacja Ioni do tokenizacji ludzi, w którą ja bardzo wierzę, będą różne rodzaje tokenów personalnych, bo ja nie twierdzę, że mój pomysł na tokeny personalne jest najlepszy, bo mój pomysł jest radykalny. Ja nie uważam, żeby wiele osób się na to zdecydowało. Ale są na przykład tokeny na przykład wspierające, czyli tak jak, nie wiem, chciałbyś Sekielskiego wesprzeć, żeby on stworzył film, więc to wtedy to nie jest tak, że oczekujesz zysków, oczekujesz dywidend, tylko po prostu wspierasz. No ale wtedy dostajesz w zamian na przykład token od Sekielskiego. No i to jest token, który jest kolekcjonerski. Może być token na przykład płatniczy, że możesz kupić usługi od kogoś, no i wtedy masz ten token, trzymasz go, bo jak te usługi podrożeją, no to ty kupiłeś taniej i możesz mieć je potem taniej albo odsprzedać komuś, no komu tak brakuje. I są też tokeny udziałowe, więc uważam, że dobrze by było jednak coś mieć i dobrze by było jeszcze, żeby na tym blockchainie była giełda i żebyśmy zaraz porównali tego Rahim Coina do Bitcoina, do Salet Coina. No i żeby to było płynne wszystko, żeby to było wymienialne, żeby to było aktywo, które chce w każdym chwili możemy upłynnić na przykład, bo dzisiaj jak na przykład kupicie mojego Rahim Coina, to nie dość, że możecie zarobić dywidendy na nim, które będę wypłacał bezwzględnie co roku, tak jest w regulaminie, to jeszcze możecie w każdej chwili na Wave'sie, na giełdzie wystawić go na sprzedaż i ja go odkupię po tej cenie, którą kupiliście z poziomu inflacji. Tam jest automatyczny zakup jakby moich tokenów, więc fajnie, że nie tylko trzymasz, tak jak udziały w firmie, ale możesz się jeszcze upłynnić. Więc to jest, widzisz, blockchain,
rejestr rozproszony, który pełni tu funkcję regulatora, giełda, gdzie możemy tę akcję upłynnić. Coś masz, prawda? No, masz ten token. Wiesz co, brzmi to jak nowa ekonomia. Gdzieś. Nowa ekonomia tokenizacji. Mhm. Tokenizacja, tak, to jest ciekawe zjawisko. Uważam, że to jest zjawisko, które jest nad kryptowalutami i nawet nad blockchainem. Bo tokenizacja uczyni tę część gospodarki jedną z największych na świecie, bo tokenizacja to jest pojęcie szersze niż kryptowaluty. No tak, tylko że próbujesz Rahim Coina porównać do Bitcoina, do innych kryptowalut, tylko... Sapiensa do innych kryptowalut, a Rahim Coina bardziej do innych personalnych tokenów. No tak, ale za Rahim Coiny będę mógł... jeżeli będę chciał Bitcoina, to za Rahim Coiny będę mógł sobie kupić tego Bitcoina, czy będę to musiał na Sapiensy? Nie, bo Rahim Coin nie jest środkiem płatniczym. Okej. Okay. Tak? To jest tak samo, jak nie będziesz mógł za Rahim Coin, tak samo jak nie możesz za akcję Amazona kupić sobie, nie wiem, kawę w Starbucksie. No, ale wiesz, tak możesz to... sprzedać tę akcję Amazona, dostać za to dolary, albo ewentualnie bitcoiny, które są najbardziej popularnym środkiem płatniczym, i wtedy iść do Starbucksa i on zaakceptuje dolary i nawet być może bitcoina, tak? No tak. Co ma podobno mieć tak miejsce. Chwalisz blockchain i tak dalej, ale widzisz sam, że te waluty są stricte spekulacyjne, typu bitcoin. Mhm. Na przykład to, co się stało z Liskiem, który musi się wycofać ze Stanów Zjednoczonych, więc mi się wydaje, że powstał blockchain, jest wow. Kryptowaluty to była ta pierwsza fala bańki spekulacyjnej. I teraz przychodzi druga fala, po kryptowalutach tokeny personalne. No okej, okay, na przykład podajesz przykład Wisły Kraków, bo do mnie bardziej trafia przykład Wisły Kraków, która robi ICO, ponieważ ma zbudowaną markę. Crowdfunding. Tak, tylko gdyby oni poszli do ICO, no, to oni byliby w stanie chyba zyskać więcej niż przez crowdfunding. No, no to, że ci, którzy kupili, mogliby potem na przykład sprzedać to drożej na giełdzie, a nie czekać, aż upłynią te akcje gdzieś na jakimś GPW, gdzie tej płynności teraz nie ma, więc coś by, prawda, mieli w swoich rękach, tak? Więc tak jak mówię, wierzę, że crowdfunding się rozwinie po prostu, ten blockchain, i to będzie ewolucja, a nie rewolucja. Bo w tych wszystkich... jakby kanałów pozyskiwania środków, uważam, że crowdfunding jest teraz taki najbardziej z tych nowych, najbardziej taki mainstreamowy, i kolejny będzie blockchain i ICO, bo blockchain i ICO już pozyskały miliardy dolarów, natomiast ciągle jest to trudne, tak? Jak ja robię ICO Sapiensy, to jedyna rzecz, którą mam do zarzucenia ICO, to, że jest to skomplikowane i trudne do zrobienia. I nad tym pracuję, między innymi otwierając teraz projekt Tokenizer, gdzie po prostu chcę stworzyć soft, to gdzie też będzie można zrobić ICO jednym kliknięciem, tak? Bo dzisiaj, żeby zrobić ICO, to jest masakra. To jest kilkaset tysięcy złotych. Kogo pytałem, czy Tomka Rozmusa, z którym ostatnio rozmawiałeś, czy różnych osób, które robiły ICO, to musieli stworzyć soft do tego, żeby zarządzać KYC, AML, napisać white paper, napisać regulaminy, postawić token na przykład na Ethereum też postawienie tokena, jak nie jesteś informatykiem, to jest też koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak? Ktoś może powiedzieć, że to jest proste, no ale dla kogoś to jest proste, a coś innego jest trudne, więc generalnie jest to wszystko skomplikowane. Już u mnie teraz Sapiensy na etacie pracuje 11 osób, tak? Mam 200 tysięcy złotych kosztów, więc to jest duże przedsięwzięcie. I my tworzymy tak te narzędzia, żeby na przykład w aplikacji oni jednym kliknięciem wystawić swoje akcje na sprzedaż, swoje udziały, a drugim kliknięciem w tokenizerze wyemitować token i zrobić ICO lub nawet STO, tak? Ja do tego potrzebuję blockchain i kryptowalutę, bo po prostu to będzie tak duża płynność, że to już jest gra warta świeczki, żeby własny blockchain stawiać, a mitem jest uważanie, że stawianie blockchaina jest jakąś rzeczą niemożliwą. Czyli wy chcecie zrobić takie coś, że tokenizacja, to będzie po prostu tak proste, jak założenie konta na Instagramie. Tak. I to tokenizacja nie tylko ludzi, bo teraz na naszym blockchainie jest giełda, gdzie będą listowane różne tokeny przedstawiające różne nieznane dotąd aktywa, bo dzięki tokenizacji można inwestować w ludzi, w drzewa i tak dalej. Tak. W obrazy, w nieruchomości. Tak jak macie te budynki za mną, które zostały podzielone na piksele, i zamiast kupować cały budynek, całe złote tarasy, kupujecie jeden piksel, czyli jedno mieszkanie, to tak samo będzie można kupić, nie wiem, kawałek obrazu, kawałek człowieka, i to nie jego ucha, tylko to, co ten człowiek reprezentuje. Jeżeli reprezentuje to, że możesz kupić kawałek ucha, to kupisz kawałek ucha. Jeżeli chce dać ci udział w zyskach, tak jak ja, to kupisz udział w jego zyskach. Jeżeli da ci, tak jak Saleta Coin czy Bentin Coin, możliwość kupienia u nich, no to kupisz u nich. Ja nie uważam, że mój pomysł jest jedyny dopuszczalny. Mój pomysł jest tak naprawdę dosyć konserwatywny.
Ja zrobiłem to, w co wierzę i w co uznałem, że uwierzą moi klienci. Bo z Tomkiem, co żeśmy tutaj dyskutowali wtedy, to też było na temat tokenizacji partii politycznych. I tu widzimy takie minusy i złe strony, że wiadomo, że dotacje na partię polityczną muszą być wszystkie zarejestrowane. Kto ile wpłacił i tak dalej. A tokenizacja na przykład umożliwiłaby pranie brudnych pieniędzy przez tokenizację partii. Nie znam tematu, nie chcę się wypowiadać, nie znam się na spekulacji. No, na dwóch rzeczach się nie znam. No. Na praniu brudnych pieniędzy i na spekulacji. Ale to ja też nie. Na praniu brudnych pieniędzy też się... Musisz porozmawiać z kimś, kto jest specjalistą od tego. Wiem tylko, że... No ale gdyby partia polityczna chciała przyjść na Sapiens i zrobić ICO. Każdy może zrobić u mnie ICO, każdy dostanie customowe regulaminy, każdy dostanie customowe white papery i każdy będzie mógł sobie zrobić, co chce, na własną odpowiedzialność. Czy tak? Przychodzi Donald Tusk? Tak jak każdy może założyć profil na Facebooku, każdy może założyć profil na Instagramie. Wiadomo, są ogólne regulaminy, które mogą zablokować kogoś, ale ogólnie jest wolność, tak? Pewnych rzeczy oczywiście nie można robić, ale ogólnie jest wolność. Więc tak jak na Ethereum każdy może założyć token, tak na Ioni każdy będzie mógł założyć personalny token. Ci najlepsi się przebiją przez największe zasięgi, największą wartość. I nie myślisz, każdy że tworzy walutę zaufania do siebie, staniesz, i projekty, i ludzi. Że stanie się wtedy wrogiem venture capital, no bo star się nakierować, że ja mając spółkę, załóżmy chciałbym zrobić kapitalizację na Compariku, idę i tokenizuję Comparik u ciebie na aplikacji. Tak. Czy będę, znaczy na GPW mamy bardzo małą płynność teraz, tak? Mamy bardzo mało debiutów. Były chyba 3 debiuty teraz na GPW w tym roku, a mamy połowę roku. Jak rozmawiam z niektórymi ludźmi, którzy mają akcje notowane na GPW, to mi pokazują, że tam 3 dni temu coś sprzedali, no to płynność jest mniejsza chyba niż na Rahimcoinie, gdzie to wydawałoby się jest nie wiadomo jak innowacyjne. No tak, bo żeby więc na NewConnectie coś nie ruszyć. Ja jestem ich wrogiem, tylko to jest ewolucja. To nie jest rewolucja, tylko to jest ewolucja i musimy iść do przodu, tak? Ale to jest oczywiste, że po prostu świat się rozwija w stronę większej wydajności, prostoty, żeby ten koszt pieniądza był jak najtańszy. Ja uważam, że celem jest stworzenie jak najprostszych rozwiązań, żeby koszt pieniądza był jak najniższy. Żeby z tego pieniądza, który ja pozyskam od kogoś, to mógłbym to robić w taki prosty sposób, żeby na przykład 3-4% mnie to kosztowało, nie 40. Więc jeżeli ja mam robić IPO i wydać miliony, żeby pozyskać miliony, to jest bez sensu. No, to brzmi bardzo, ale czy... A jak zrobiłem na Wavesie token i założyłem go tam w 17 minut i drugiego dnia pozyskałem 15 tysięcy, to już było fajne, ale dalej stwierdziłem, że to jest za trudne, bo white paper, bo regulamin, bo KNF i teraz chcemy to uprościć do jednego kliknięcia. I tak samo z ICO. Stworzyliśmy tokenizer, bo sami go potrzebowaliśmy do zrobienia Sapiensy i potem się okazało, że każdy w swoim ICO robi swój system do zarządzania inwestorami, bo pamiętajmy o tym, że... Ale co to jest ten tokenizer? No dobra, to jest urządzenie, jak które robisz, tokenizuje. To jak robisz ICO, tak, no to ICO w przeciwieństwie do kapitału od prywatnych inwestorów, to nie masz 2-3 inwestorów, którzy wykładają po 40 milionów, tylko masz demokratyzację. Ta demokratyzacja polega na tym, że możesz tych inwestorów mieć 10 tysięcy. Co jest fajne, bo wtedy 10 tysięcy osób może zainwestować, może coś zarobić. Jest też demokratyzacja po drugiej stronie, że każdy może zainwestować, tak jak w crowdfundingu. No tak. Maleją różnice między najbogatszymi i najbiedniejszymi, każdy ma dostęp do rynków finansowych. I uwaga, tylko ty musisz jakoś zarządzić. KYC, czyli Know Your Clients, AML, czyli pranie brudnych pieniędzy, regulaminy, white papery, bounty marketing, lista tych wszystkich ludzi, którzy w ciebie zainwestowali, tokenomia, czyli kto ile ma udziałów, ile mają założyciele, advisorsi, tym i tak dalej. Roadmap, czyli jak przebiega realizacja projektu. To jest potężny soft i my go napisaliśmy z Arturem, bo nie mogliśmy takiego znaleźć na rynku. No i stworzyliśmy go pod nasze ICO. Trwa teraz ICO na Sapiens.io. Jak tam klikniecie kup kryptowalutę, to zobaczycie, jak działa ten tokenizer. I potem wpadłem na pomysł, tak jak stworzyliśmy z moim wspólnikiem Michałem Blakiem Edrona, system CRM do zarządzania klientami sklepów internetowych, to teraz chcemy stworzyć tokenizer, to jest robocza nazwa, do zarządzania ICO. Czyli teraz wchodzisz firmy... na taki tokenizer, klikasz, emitujesz token na naszym blockchainie, bo na Ethereum to jest cholernie trudne. Ja mam zbyt plastyczny umysł, żeby pojąć, jak to jest zbyt trudne po prostu. Klikasz, masz token, masz stronę, masz customowy roadmap, customową tokenomię i jeszcze masz giełdę, gdzie możesz od razu ten token wylistować.
i go sprzedawać. No i zbiera inwestorów. I kto zapewnia płynność na tej giełdzie? Bo temu, kto emituje, to on sobie sam musi zapewnić. On dostał narzędzia do tego, żeby to zrobić. A jaką on wartość da rynkowi, jakie będzie zainteresowanie jego produktem, to już jest inna para kaloszy. Czyli całym korem jest po prostu stworzenie własnej marki osobistej. Tak jak przychodzi do was Wisła Kraków. To znaczy teoretycznie, bo no. Nie tokenizuje się. Idzie na giełdę i z tej giełdy kibice Wisły Kraków skupują coiny. Tak. I oni sami sobie zapewniają tak, płynność. Tak. Ja mając coina Wisły Kraków, Wisła Kraków została dokapitalizowana, może już grać w ekstraklasie. Tak. I ja tego coina no, mogę jedynie mieć, bo bilet. Ale na możesz mecz... go też na giełdzie sprzedać na rynku wtórnym i zarobić na akcji. No tak, tylko to jest takim plusem chyba gdzieś w Sapiensy, że tam głównie skupiają się inwestorzy, że tak to nazwę, wartości. Bo spekulantów tam u ciebie wiesz nie co? Ma. Co? U mnie nie ma, bo u mnie są ludzie, którzy mi ufają. Tylko, że jakby siła Sapiensa będzie polegać na tym, że każdy człowiek będzie docierał do swoich ludzi. Czyli jak przyjdzie, nie wiem, piosenkarz, który ma swoją społeczność, dotrze do swoich ludzi. Jak przyjdzie mówca motywacyjny, on dotrze do swoich ludzi. Pierwsi ludzie, którzy kupią swojego idola, fana, przedsiębiorcę, to będą ludzie, którzy mu ufają, tak? Więc token personalny jest walutą zaufania do tego człowieka. I oni będą de facto robić marketing naszego ekosystemu i popyt na tą kryptowalutę Sapiensy. I teraz dlaczego my dzisiaj robimy ICO, chociaż jeszcze nie jest skończone Yoni i Tokenizer? Dlatego, że my dzisiaj chcemy zrobić ICO i oddać 50% tej kryptowaluty, bo jutro jak ktoś będzie chciał kupić swojego piosenkarza, swojego idola, bo mu ufa, to kupi tą kryptowalutę, ale nie ode mnie, tylko od kogoś, kto dzisiaj nabędzie ją w ICO. Rozumiesz? Tak. Czyli tak. Na rynku wtórnym. I tak mniej więcej to powinno wyglądać. To jest inicjacja coin offering. Tylko wiesz, ja się zastanawiam, czy to nie jest na przykład po prostu produkt, który już był i pakowanie go w inne... Ale co było? Nie ma takiego produktu jak i oni, takiego produktu jak tokenizer. No dobrze, ale... Są kryptowaluty. Jak ja miałem na przykład swojego idola, czy to był... piosenkarz, no to się kupowało kubki, koszulki, płyty i to było poniekąd, że kapitalizowałem, no Elvis Presley jest słabym przykładem. Tylko wiesz, gwiazdy zbierały swój kapitał poprzez sprzedaż produktów, no, na przykład pani Lewandowska, tak. Która sprzedaje swoje batony, rodzynki, chrupki i ona w ten sposób zbiera kapitał. To czemu ona dodatkowo jeszcze by się miała coinizować, tokenizować? Z kilku powodów. Po pierwsze, znaczy zależy, na czym jej zależy. Jeżeli zależałoby na tym, żeby na przykład określić, dlaczego na przykład firmy wchodzą na giełdę, często nie tylko po to, żeby pozyskać kapitał, ale po to, żeby się wycenić. Ludzie są najbogatsi nie dlatego, że mają dużo forsy, tylko mają udziały w firmach. Żeby wiedzieć, ile te udziały mają wartość, no to muszą być listowane na jakichś oficjalnych giełdach. Stąd wiadomo, że ta firma ma taką i taką wartość. Ale jeżeli chcemy powiedzieć, jaką wartość ma Ania Lewandowska czy Ewa Chodakowska, która z nich ma wyższą, no to trzeba by było wyemitować 10% tokenów i zobaczyć, za ile to się sprzeda. Więc jeżeli potraktujemy w ogóle ich biznesy poważnie, a są to poważne biznesy, bo obie dziewczyny generują dziesiątki milionów przychodów. W przypadku Ewy to wiem, że to jest 25 milionów przychodów i 12 milionów złotych zysku opodatkowanego z zeszłego roku, no to może być poważny biznes. I teraz ja osobiście nie chciałbym zainwestować na przykład w sieć siłowni Ewy Chodakowskiej, czy nie wiem, w jakieś batoniki, bo ona po pierwsze tych pomysłów ma kilkadziesiąt i nie wiadomo, który z nich wypali. Jej biznes to ona. Rosnąca rola marek osobistych w biznesie pokazuje, że warto inwestować w ludzi. Ale innym powodem może być to na przykład, że one mogą potraktować ten token jako, nie wiem, program lojalnościowy do tego, słuchajcie, jak pójdziecie do jakiegoś sklepu, albo jak pójdziecie pobiegać, to na przykład w tym parku pozbieracie, nie wiem, tokeny na przykład Ani albo Ewy, tak? No tak. Bo pobiegacie z punktu A do punktu B, jak Pokemony będziecie je gonić, tak? Wiem, że przebiegliście 5 km i w nagrodę dostaniecie tokeny, za którego będziecie mogli sobie kupić mojego batonika. No to słuchaj, to są takie tokenizacja lifestyle'u. No tak, też. Ale to są dwie różne pary kaloszy. Teraz chłopaki z Yoni, którzy współpracują z nami, chłopcy z Yoni tak zwani,
którzy pracują w projekcie Yoni, bo to jest tak, że Tokenizer ma swój team, Yoni ma swój team, Sapiensy ma swój team. Ja teraz z Arturem trzymamy rękę na kryptowalucie, chłopaki z Yoni robią Yoni, Tokenizer już niedługo ogłoszę, kto to robi. No to na przykład chłopcy z Yoni wierzą w tą drugą część, czyli część, gdzie po prostu tokeny to może być świetna zabawa. Czyli... Ja z kolei jako przedsiębiorca, biznesmen wierzę w to, że ja chętnie bym kupił akcję Ewy Chodakowskiej. Ale nie akcję Ewa Chodakowska, spółka z o.o., notowana na giełdzie, nie wiadomo po co. Ona jest za mała na IPO, za duża na VC i nie wiadomo gdzie w ogóle to albo pozyskiwać na kapitał. Crowdfunding. No właśnie, za duża na to, za mała na to. Więc po prostu ja bym kupił jej token. Natomiast chłopaki z kolei, którzy nie czują dywidend, nie czują zysku, bo są 13 lat młodsi ode mnie, no to oni z kolei na przykład, im się podoba to marketingowe wykorzystanie tych tokenów, że na przykład ktoś zbiera te tokeny i za to może pójść na koncert potem Dawida Kwiatkowskiego, co też jest świetną koncepcją. Ja zawsze projektując tego typu aplikacje, zakładam, że nie wiem jak będzie. Czyli zakładam, że może być albo tak, albo tak. Dlatego są tokeny wspierające, kolekcjonerskie, udziałowe, marketingowe i to zależy od emitenta. To zależy od tego, na czym Anie i Ewie zależy. Tak? Czy myślisz, że tokeny personalne to jest ostatni łańcuch tej ewolucji całej? Oj nie. To jest gdzieś tam... Chyba początek bardzo. Sam początek, nie no. Ja robiąc taki biznes, to nie zastanawiam się nad tym, czy tokeny personalne to jest przyszłość. Ja nie wiem, czy to jest przyszłość. Ja wiem tylko, że warto inwestować w ludzi. A to, że można to robić za pomocą tokenów personalnych na blockchain, to jest tylko narzędzie. Jeżeli powstanie lepsze, szybko na nie przeskoczę. Ja wiem, że warto inwestować w ludzi. Ja wiem, że agencja modelek inwestuje w modelki. Impresariat artystyczny inwestuje w swoich ludzi. Jeżeli by jeszcze mieli tokeny na blockchainie, to wtedy co z tego, że jakaś modelka zmienia agencję? Zostały tokeny. I te impresariaty znajdą u mnie narzędzia do tego, żeby mieć to, w co zainwestowali, czyli ludzie. Tokenizacja Natomiast modelek. Ja wierzę w to, ale to będą robić agencje modelek. Bo oni będą mieli 10% modelki, potem modelka zmienia, idzie, ucieka, prawda? Jej kariera rośnie, bo nie wiem, leci do Stanów, zmienia agenta, no ale ty masz te tokeny, prawda? Ja wierzę w to, że ludzie wspierają ludzi. Ja wierzę w to, że ludzie pomagają ludziom. Ja wierzę w to, że ludzie przyciągają ludzi, więc nie interesuje kondycja ani kryptowalut, ani blockchaina, ani tokenów personalnych. Mnie interesują takie fundamentalne wartości, jak inwestycja w człowieka, jak pozyskiwanie kapitału, który jest tańszy i przez to więcej tego kapitału jest na budowanie wartości, czyli na przykład ICO na blockchainie, gdzie mam blockchain, gdzie mam giełdę, gdzie mam wszystko w 40 minut. No to czy, Dajmy sobie 10 minut na obligacje ludzkie i 40 minut na akcje firm. Dlaczego? No niech to tyle zajmuje, a nie tak jak IPO rok. I w ogóle księgowość, sprawozdania. Przecież dla mnie to było przerażające, jak miał być WIPO, to ja bym zapomniał, jakim biznesem się zajmuję. No bo tak, bo to masz jeszcze co miesięczne. Jak Nokia bym skończył. Zapomniałbym o smartfonach i byśmy robili PowerPointy cały czas, nie? O to chodzi, żeby na końcu, wiesz, nie była spekulacja, tylko było mięso, tak? Wartość. Była wartość, bo inaczej to wszystko jebnie kiedyś i będzie kryzys. O właśnie, czy zastanawiałeś się nad tym, jak zachowają się coiny w momencie następnego kryzysu? Coiny powstały, kiedy był pierwszy kryzys i wszyscy czekamy na drugi. No, bo drugi to już będzie taki gwóźdź do trumny, który pozwolił jeszcze w pierwszym kryzysie przetrwać ale światu. System bankowy nie, wiesz, proszę? Wątpię, że system bankowy padnie. Myślę, że dopiero przy trzecim kryzysie, że drugi to jest jeszcze taki, no. Pierwszy to był taki pierwszy wstrząs, tak, za duży, żeby upaść. Drugi to już będzie takie mocne linczowanie, ale jeszcze przeżyją, tak? No i będzie jeszcze kolejne 10 lat, tak jak widzimy, co się dzieje na przykład z prasą. Czy prasa umiera? No nie umiera. No nie. Ale kona. Tak od 10, 20 lat, pomalutku. Dziennikarstwa teraz skupia się w internecie. Dokładnie, czyli nie umarła, tak jak nie umarło radio, tak jak na przykład jest firma, która produkuje taśmy magnetofonowe, słuchaj, dalej. Więc to nic się nie dzieje od razu, to jest ewolucja. Przetrwają ci, którzy rozumieją konieczność postępu, bo ja nie uważam, że jedyną formą
ewolucji jest to, że na miejsce starych wchodzą nowi. Czyli Rahim Black po prostu czeka na kolejny kryzys finansowy. No może nie tylko ja, ale kolejny kryzys finansowy pokaże, że kryptowaluty, a my tworzymy jedną z nich, Sapiensy, będą jedną z najlepszych lokat kapitału. Kryzys to tylko potwierdzi i już dzisiaj wielu doradców inwestycyjnych w ankietach, kiedy pytają swoich klientów, nie mających nic wspólnego ze spekulacją i tak dalej, tylko mających duże pieniądze i wiedzących, że zbliża się jakiś kryzys, zastanawiających się, gdzie swoje uczciwie zarobione pieniądze ulokować, to w ankietach pokazują kryptowaluty. Na pierwszym miejscu. Ja pamiętam, jak były rozmowy na temat tych ankiet, kiedy ci inwestorzy przychodzili i oni już nie chcieli inwestować w piętro, w kamienicy, w Krakowie, tylko oni chcieli inwestować w krypto, jeszcze nie dokładnie w Sapiensy, tak to się będzie... W Sapiensy, tak. Sapiensy. To jest od Homo Sapiens człowiek i z cryptocurrency, czyli człowiek waluta. Sapiensy. No dobrze, tylko wiesz, u ciebie nie ma ani jednego momentu MLM. Nie ma, absolutnie. To jest zakazane i MLM to jest niebezpieczeństwo duże, dlatego my jeszcze bardziej niż tych, co wpłacają, sprawdzamy tych, co sprzedają, a zasada jest taka, że jakby MLM, jeżeli ktoś mówi, że MLM polega na tym, że jest kilka poziomów sprzedaży, to nie ma racji, bo to MLM nie, bo to nie jest zawsze modelem... podają przykład chyba Avon, tak, że Avon świetnie funkcjonuje w MLM. Avon to jest MLM. Tak. Tak, bo... Ale Dascoin to też był MLM. No to znaczy jest. To było oszustwo, tak, od samego początku, tak. Natomiast MLM niestety też jest niebezpieczny, dlatego że w MLM nie liczy się to, czy jest kilka poziomów. U mnie w Edronie, jak jest handlowiec, pozyska handlowca, pozyska partnera, to też ma od niego prowizję, bo ściągnął tego partnera. Jak ściągnie pracownika, ma prowizję. W Uberze, jak polecisz, masz prowizję. To nie na tym polega MLM. MLM tak naprawdę polega na tym, czy pieniądze, które przechodzą z jednej osoby na drugą, to są pieniądze, w której jedna osoba ma ich za dużo, a druga osoba je wykorzysta do stworzenia wartości. Czy może ta osoba, która daje te pieniądze, ma jeszcze mniej i daje ci tylko je po to, bo chce na tym szybko zarobić? Rozumiesz? Tak. Czyli jeżeli w MLM-ie inwestorem nie jest, na przykład ja sprawdzam każdego inwestora w Sapiensy, to przeważnie są kwoty na przykład 20 tysięcy, 15 tysięcy, w tym miesiącu mamy 300 tysięcy, prawda? To na przykład jest to producent zabawek, właściciel firmy budowlanej. No to wiesz, to nie są ludzie, którzy chcą ci dać kasę, żeby zarobić 30% prowizji i żeby szybko wyciągnąć kasę, tak? No. I teraz w MLM-ie ściągasz tych ludzi, co inwestują i teraz oni kupują produkty często droższe, żeby na tym zarobić. I potem się okazuje, że 90% ludzi nie zarobiło. Czyli to jest niestety z założenia, może być tak, że duża część ludzi jest skrzywdzona. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś, kto ma kasę, chce uciekać przed inflacją, ma nadwyżkę, no to tu jest sens. Nie chce ci się pracować, mnie się chce. Masz za dużo kasy, ja nie mam. Przenieśmy je z jednej kieszeni do drugiej i realizujmy fantastyczne projekty. Nawet jeżeli ten projekt nie wypali, no to, bo tak może się zdarzyć, no to przynajmniej od początku wiedzieliśmy, że jest jakieś ryzyko, bo wszystko się wiąże z ryzykiem, ale inwestować powinni ci, którzy mają jakieś pieniądze, a nie ci, którzy chcą zarobić i nie kupują twojego aktywa, bo w to wierzą, czyli tego mięsa, tylko to, że mogą zarobić na samej sprzedaży. No dobra, a jakie są koszta? Bo cały czas w plusach wymieniasz, że IPO, emisja na giełdzie tak. Jest ultra droga. A jakie są koszta w Yoni? Jakie są koszta w Sapiensy? Nie, ale pytasz o kosztów ICO, czy pytasz no, koszt powstania Yoni to jest 1 250 000, koszt powstania tokenizera to jest około 2,5 miliona, giełda 5. Compare 24 stokenizować. Czyli chcesz zrobić ICO? Tak. Czyli chcesz ICO zrobić, żeby pozyskać kapitał? Zgadza się. Sprzedając tokeny Compare 24,
po to, żeby albo te tokeny miały jakąś funkcję, formę kryptowaluty, albo były udziałem w tej firmie, tak? No tak, bo chciałbym na przykład dokapitalizować, to znaczy szefostwo jeszcze nic nie wie. Bo... Tak, tak, ale albo chcesz zrobić ICO, czyli wymyślić pomysł na kryptowalutę, wymyślić jakąś wartość. Uwaga, ja uważam, że każdy token jest udziałowy, ponieważ każdy token oznacza wartość w ograniczonej liczbie jakichś tokenów, tak? No to chyba lepiej... Natomiast on może być albo STO, czyli security, albo ICO, czyli jakąś może mieć funkcję dowolną, jaką sobie wymyślisz. Pomysłów może mieć dowolna ilość. No to teraz, jeżeli chcesz dzisiaj zrobić ICO, to moim zdaniem dobre ICO trzeba zrobić za 500 tysięcy złotych. Czyli Comparik musiałby zapłacić tak. 500 000 złotych, tak. Żeby się stokenizować w ogóle, na i to bez, aplikacji tak. u was. Nie, u nas, aha, no to u ja nas, to nie, 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 ja mówię jak to wygląda dzisiaj. A. Natomiast ja bym chciał, żeby u nas to kosztowało na przykład kilka tysięcy złotych, a w ogóle ja mam taki radykalny pomysł ekonomii za darmo, żeby to nic nie kosztowało. Ponieważ wystarczy, że ty wygenerujesz popyt na naszą kryptowalutę, wartość jej rośnie, bo rośnie płynność i tyle. No tak. Więc ja mam radykalny pomysł, żeby to nic nie kosztowało, ale pewnie skończy się tym, co zrobił Edron dla sklepów internetowych, abonament w SaaSie 1000 zł. Albo na przykład prowizja od pozyskanego kapitału. Natomiast dzisiaj, bez tych narzędzi, które tworzymy, zrobienie ICO jest bardzo, bardzo trudne. Bo musisz tak, założyć token na istniejącym blockchainie, ale to też nie jest proste. Stworzyć do tego system do zarządzania ICO. KYC, AML, teraz prawnicy to robią ręcznie, kosmiczne pieniądze. White paper, regulaminy. Jeżeli jest to security, no to zgłoszenia do KNF-u, licencja w Estonii. Mhm. Do tego strona internetowa, marketing, explainer. I wydałeś mnóstwo pieniędzy, chociaż jeszcze nie zbudowałeś żadnej wartości. Tak. Nie zarobiłem ani złotówki. My chcemy, żeby to było proste i tanie. Zarówno w emisji personalnych tokenów, jak i różnych projektów, czyli Yoni Tokenizer. Nasza wartość dla nas, korzyść z tego polega na tym, że jeżeli wszyscy będą to chcieli robić u nas, to bramką do tych transakcji będzie kryptowaluta Sapiensy, której wartość rośnie wraz z kapitalizacją tego ekosystemu. Czyli im więcej projektów będzie chciało robić ICO, im więcej ludzi będzie się chciało tokenizować, tym ten projekt będzie puch. I kapitalizacja Sapiensy będzie rosła. 10 lat technologii blockchain na świecie i jeszcze nikt wcześniej na to nie wpadł. Ale 10 lat to jest bardzo mało. 10 lat, ja od 10 lat prowadzę firmy, ciągle się czuję startupem. Często słyszę porównania durne, że w 10 lat Facebook na przykład miał ileś miliardy użytkowników, a Bitcoin jest tu, gdzie jest. Musimy pamiętać, że te wszystkie mainstreamowe projekty, które osiągnęły spektakularne sukcesy, jak Uber, Spotify, Facebook, to są projekty, które zazwyczaj pojawiały się około 10-15 lat po tym, kiedy już działały tego typu projekty. Czyli zanim był Spotify, to był Napster, za którym ludzie poszli siedzieć, pozwania, tak, sądy i tak dalej. Przed Facebookiem było 5 serwisów społecznościowych, które się pojawiały nawet 15 lat wcześniej. Przed iPhone'em, pierwszy w ogóle smartfon wyszedł w 1989 roku. Więc to nie jest tak, a Bitcoin był pierwszą kryptowalutą. Więc to, czego Bitcoin dokonał w jedyne 10 lat, gdzie dzisiaj obrót na kryptowalutach to jest 55% obrotów wszystkich fiatów na giełdzie w Nowym Jorku, no to mamy wzrost wykładniczy. Nikt nie dokonał tyle w 10 lat. Czyli to, mamy cywilizacyjny wzrost wykładniczy. Kryptowaluta od, 10 lat to jest bardzo mało. Sklep na Amazonie istnieje ćwierć wieku. Sklep internetowy Amazon, a jest startupem. 10 lat to pół mojego życia. Dlatego ja to tego odbieram, że to jest dużo. Global Coin, czyli dzisiaj nowa kryptowaluta. No tak, ale to wszystko przed tobą. Global Coin, nowa kryptowaluta od firmy Facebook. Niesamowite. Właśnie jak ocenia to twórca, osoba, która próbuje stokenizować cały świat, albo żeby twórca, który chce udostępnić, żeby cały świat się tokenizował za darmo. Ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego to się nie dzieje szybciej? Dlaczego Facebook pisze, że to będzie, w zeszłym roku pisze, że to będzie w tym roku pisze, że to będzie w następnym roku, a w ogóle tam pisze, że... Czekają w ogóle... na waszą platformę. Nie, może. nie czekają na naszą platformę. No po prostu to jest proste. Ja mam agencję social media, tak? Tak. Prowadzę od 10 lat agencję social media. Wydaję kilkaset tysięcy złotych na reklamę na Facebooku miesięcznie naszych klientów, tak? Pierwsza agencja social media w Polsce. Ja wiem, co to znaczy kupować reklamę za 5 zł na Facebooku, kupować reklamę za 5 zł na WhatsAppie i Facebook ma siedzibę w Dublinie, rozliczanie to VAT-owo, podatkowo, płacić VAT, nie płacić VAT, koszt pieniądza, koszmar. Zamiast tego kupujesz określoną ilość Global Coina, tak? I potem tym Global Coinem już w tym całym ekosystemie Facebooka się bawisz, gdzie prowizje są wtedy znacznie niższe,
koszty pieniądza są znacznie niższe, tak jak JP Morgan wydał kryptowalutę, która jest stablecoinem istniejących fiatów, dolarów, tylko po to, żeby wewnątrz transakcje były tańsze, szybsze. Bo kryptowaluta to nie jest tylko wartość czegoś, kryptowaluta to jest postęp technologiczny też, tak? Jak Ripple na przykład, pieniądze idą szybciej. No tak, i tak bo dalej. Kiedyś handlowaliśmy krowami, potem przyszły banknoty. Tak, a teraz są kryptowaluty, a na końcu będzie barter za pomocą kryptowalut. Natomiast Facebook wprowadził jakby tą kryptowalutę z dwóch powodów przynajmniej. Po pierwsze dlatego, że transakcje kryptowalutą Facebooka wewnątrz będą szybsze, tańsze, te pieniądze będą szybciej szły, łatwiejsze będzie opodatkowanie tych pieniędzy, bo je opodatkujesz na samym początku raz więcej, a nie kurczę każdą transakcję, faktura na każdą wydaną reklamę. Hej, my mamy tyle wydruków reklam, żeby coś zrobić, kampanię dla klienta. Natomiast no Facebook to jest największe państwo teraz na świecie. No to wyobraź sobie, że teraz wszyscy ci ludzie na Facebooku zaczną tą kryptowalutą kupować już produkty na marketplace. No i dokonywać wszystkich innych transakcji. No to będzie kosmos wtedy. No i Facebook chce stworzyć nie tylko kryptowalutę facebookową, tylko Facebook chce stworzyć kryptowalutę globalną. Facebook chce zrobić konkurencję, ale taką konkurencję już naprawdę dla dolara. To może być konkurencja naprawdę dla Bitcoina. A nie jest powiedziane, że im się to oczywiście uda, ale mają ten potencjał, dlatego nie wiem, dlaczego tak wolno to robią. Na czym ten projekt może się przewrócić? Kiedy oni też tworzą... ja tak nie rozumiem jakby... tego, dlaczego oni piszą, że oni potrzebują $1 miliard teraz, żeby to zacząć. To jeżeli Facebook potrzebuje $1 miliard, żeby to zacząć, to kto ma pieniądze dzisiaj na świecie? Bo ja tego nie kumam. Ale co tam może? Przecież... Że Facebook teraz szuka inwestorów na wypuszczenie kryptowaluty. No wiadomo, że oni to robią tak, to tak. No widzisz, pełne firmy w pewnym momencie tracą taką zwinność, tracą taką startupowość, tak? No są oni za duże. Że są za duże po prostu. No to jest, tam jest 45 tysięcy pracowników, widać, że Mark już no chyba nie śpi nocami, dziecko ma i coś, to powinno nabrać tempa, tak? No to powiedz mi, co Facebook potencjał jeszcze jest niesamowity. Ukryć? Zobacz, sam fakt, że wyobraź sobie taką sytuację, taką sytuację, że na przykład Facebook teraz zacznie płacić pracownikom w kryptowalucie swojej. No i ci pracownicy idą do warzywniaka i chcą Globalcoina wymienić na warzywa. I teraz skąd się bierze płynność Globalcoina? Otóż stąd, że jest tak dużo transakcji na reklamach Facebooka, że w momencie kupienia warzywa ktoś kupi reklamę na Facebooku. Czyli kupi twoją walutę. Za dolary, a ty wymienisz się na warzywa. Więc to już jest taka skala, że tam jest płynność, jest wszystko. To jest to, że my zaczęliśmy od kryptowaluty i teraz budujemy za nią płynność poprzez dostarczanie takich produktów jak Yoni, Tokenizer, żeby właśnie był jak największy popyt na te produkty, a my tworzymy bramkę. I ta bramka nam służy do ICO. Natomiast Facebook ma już ten cały popyt, tworzy teraz kryptowalutę, żeby wewnątrz tego świata posługiwać się właśnie Globalcoinem. No to jak myślisz, co się może zepsuć po drodze? Bo to, o czym mówisz, co się wydaje perpetuum mobile, coś, co nie ma prawa mieć błędu, w sensie coś, co staje się doskonałe, wewnętrzny ekosystem. Tworzy no. Facebook, wy tworzycie własny ekosystem. Tak. No to ile? 15-20 lat i myślę, przyjdzie zmierzch banknotów? Myślę, że 15-20 lat. Ja to policzyłem tak na 20 lat nawet. A jak myślisz, kiedy państwo polskie na przykład pójdzie w stronę technologii blockchain? Ja nie wiem, jak będzie. Natomiast załóżmy, że państwo polskie wyemituje swoją kryptowalutę, czyli de facto PLN-y lub inaczej zwane złe. Może się stokenizują u was? Słuchaj. Nie, ale tokenizacja to jest coś innego. Tokenizuje się różne projekty, różne pomysły, obrazy, ludzi. W przypadku polskich złotych, no to będzie to kryptowaluta. Zresztą takie pomysły już były, tylko że na blockchainie, tak? Tylko że widzisz, jest tylko jeden zasadniczy problem, to znaczy jest coś takiego jak podatek inflacyjny. To nie jest tak, że dodruk pieniądza to jest pomysł z czapy, tylko dodruk pieniądza jest świadomym zabiegiem, który ma wymusić płacenie podatku przez tych, którzy te pieniądze zgromadzili. No po prostu, jeżeli zgromadziłeś jakieś pieniądze, dodrukowujemy pieniądze i ty za te pieniądze kupisz mniej, czyli właśnie zapłaciłeś podatek inflacyjny, czyli zapłaciłeś karę za to, że masz pieniądze, to jest zdrowe, dlatego że ty mając pieniądze, uciekając przed inflacją, zaczynasz je inwestować, czyli pieniądze pracują. Więc to ma sens. Więc wprowadzenie kryptowaluty byłoby trochę takie, wiesz, kryptowaluta wchodzi do Wenezueli, gdzie rząd kradnie, no to tam wiesz, no to tam trzeba wprowadzić kryptowalutę, ale na przykład... Tak. Usystematyzuje. Podatek inflacyjny jest do tego, że po prostu za dużo wydajemy i trzeba zabrać tym, którzy zaoszczędzili pieniądze. Więc ci, którzy zaoszczędzili, uciekają od pieniędzy i inwestują w nieruchomości,
w aktywa, w takich ludzi jak ja, którzy chcą pracować. Okej. Okay. Więc to ma jakiś sens. Więc reasumując, zostawmy państwo w spokoju, róbmy równolegle i zostawmy ich podatek inflacyjny, róbmy równolegle kryptowaluty, które są teraz parytetem, można powiedzieć, takim zapisem jak złoto, czyli trzymając coś w Bitcoinie, wiesz, że nikt ci tego nie zabierze. I ludzie wybiorą, co chcą. Okay. Ludzie wybiorą, bo ludzie wybrali rządy, żeby tworzyły nadzory finansowe i być może zastąpi technologia blockchain. Bardzo dużo biznesowych pomysłów rodzi się właśnie na tej zasadzie, że chcą wyprzeć po prostu instytucje zaufania, bo zaufanie zapewnia technologia. I to jest ta cała nasza rewolucja przemysłowa, tak. Rewolucja technologiczna blockchain. Ostatnie pytanie na sam koniec. Za 10 lat ile będzie warty Rahim Coin? Jeden? Tak plus minus. Za 10 lat może się spotkamy, może nie i porównamy, czy może stosować analizę techniczną. Więcej niż miliard. Jeden Rahim tak. Coin za 10 lat więcej tak, niż to miliard. To nie jest absolutnie żadne potężne wyzwanie. To jest według mnie taki pesymistyczny wariant, bo dzisiaj on jest wyceniany na 80 milionów, gdzie ja mam 50% we wszystkich firmach, gdzie sam Edron jest 140 milionów. I biznes będzie się po prostu rozwijał, będzie rósł, będzie puch. Jeżeli Rahim Coin będzie odzwierciedleniem wszystkiego, co ja buduję, czyli nie będzie jakby krzywdzący w ten sposób, że będzie niedowartościowany, no to ja chcę, żeby na przykład za 3-4 lata Edron był wart miliard i Sapiensy wart kilka miliardów. Dlaczego Rahim Black, czyli moje Rahim Coiny nie miałyby też warte być przynajmniej miliard? No tak, i to jest fajne, bo ja nie muszę sprzedawać tego na giełdzie. Mhm. To znaczy uczestnik nie musi tego sprzedawać na giełdzie, znaczy, bardzo chętnie odkupią od ciebie zysk. Moje dzieci. Dlatego, że one dostaną tyle tokenów, ile zostanie. Więc ja, no. Jeżeli ja kopnę w kalendarz, to moje dzieci Ale będziesz dostaną. Wypłacał dywidendę, więc bardziej opłaca się to hodlować niż... Tak, tylko że dywidenda to jest stopa zwrotu z zysku. No. A wartość akcji to jest stopa zwrotu z wartości tokena. Więc są dwie różne stopy zwrotu. Jak ja ostatnio wypłaciłem zyski, gdzie mało w ogóle firm wypłaca zyski, żadne startupy nawet o tym nie myślą i to było 1,6% wypłacane w PLN, to ludzie myśleli, że to jest mało, tylko to jest dywidenda, to jest zysk płacony w PLN. A wartość tokena, czyli to, że urośnie ze 100 milionów do miliarda, no to wtedy masz stopę zwrotu inną, wynikającą z wartości tokena. Przeważnie firmy operują tą stopą zwrotu z wartości akcji, bo dywidend w ogóle nie ma. Większość firm jest niedywidendowa, startupy raczej w ogóle ich nie wypłacają. Moim i Państwa gościem był Rahim Coin, to znaczy Rahim Black, 1,6% stopy zwrotu. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.